Dzień dobry. Do gry ostatnio został wprowadzony Caliban, taki czołg, który był strasznie taki hype'owany przez to, jakie on będzie miał działo, jak ten czołg wygląda w naszym dużym wocie, i WG postanowiło przenieść ten czołg tutaj na naszego Blitza. No i troszkę tutaj poszły te rzeczy, sprawy w złą stronę, wydaje mi się, i to nawet zdecydowanie. Także dzisiaj jest to mówienie Kalibana, takie krótkie w ten sposób. Jeśli chodzi o wyposażenie na Kalibanie, to tutaj polecam zestaw, właściwie to sobie kupię już tą skrzynkę, no i jeszcze materiały z górnej półki, to też może się wam przydać, ewentualnie system dostaw materiałów, to wedle uznania. Jednak tutaj pamiętajcie o super doładowaniu, które daje nam plus 30% do prędkości pocisku. To się sprawdza na czołgach, które mają właśnie bardzo wolne pociski, a to jest jedna z największych wad Kalibana, czyli to, że jego pociski latają tak wolno, że naprawdę jeśli Kaliban w ciebie strzeli heszem, to masz czas, żeby się odwrócić, odjechać i jeszcze spojrzeć na ten pocisk lecący w twoim kierunku, tam gdzie stałeś, także... To jest rzecz wymagana niestety na Kalibanie. Tak samo skalibrowane pociski, bo tutaj 229 penetracji na 9 tiery raczej jest średnio z penetracją, ponieważ no, jak wyjedzie na nas takie E75 albo ST1, no to możemy co najwyżej go strzelić heszem za 200 i to będzie cały damage, jaki mu zadamy. Tak. Bardzo dużo graczy porównuje sobie tego Kalibana do KW2. Według mnie to porównanie jest nieco słabe, ponieważ KW2 ma na pociskach HF wyższe uszkodzenia teoretycznie. On ma chyba 960, jeśli dobrze pamiętam. A może źle pamiętam? Czekajcie, sprawdzę jeszcze dla pewności. Żeby nie było, że coś tutaj źle mówię. Ale tak, ma 960. Tutaj mamy, no jednak mamy wyższą penetrację, ale to nie znaczy, że ten damage powinien być 860. No tutaj mamy 860 przy penetracji 187. Ta penetracja powinna z łatwością wystarczyć na penetrowanie czołgów 7 tieru, niektórych 8, ale 9 to już frontalnie będzie bardzo ciężko. Kolejną taką rzeczą jest czas celowania, rozrzut, tutaj potężne wartości 0,474, czas celowania 6,4 i nie idzie go zmniejszyć, ponieważ no, i tak korzystamy tutaj ze stabilizatora pionowego. Działo wyborowe raczej tutaj nie zda roli, ponieważ no, i tak byśmy mieli wtedy jeszcze 6,8 czasu celowania, to jest w ogóle kosmiczna wartość. No. To musimy wozić, no tak jak mówiłem, 30% do prędkości pocisku, a są to pociski bodajże najwolniejsze w całej grze. Na APK-u uszkodzenia 580, na Goldzie 860, tak jak mówiłem, czas przeładowania prawie 20 sekund, dlatego DPM jest tylko na poziomie 1747. Jest to oczywiście DPM na pociskach standardowych, na tych hashach całych ten DPM będzie pewnie w okolicach 2300, coś takiego. Kolejna rzecz to jest opuszczenie działa 8 stopni, no i podnoszenie działa 9 stopni, co jest rzeczą... To jest takie delikatne nieporozumienie, ponieważ tym czołgiem praktycznie nie da się strzelać w czołgi, które są nad wami. Mamy tylko 9 stopni podnoszenia działa. Jest to mniej więcej tyle, że możemy sobie spojrzeć no, kilka centymetrów do góry i nic tak naprawdę nie zrobimy. Także jeśli podjedzie do nas jakiś wysoki czołg, typu jakiś Mauszen, to uwierzcie mi, że nie damy rady po prostu go strzelić praktycznie w policzki, bo nie podniesiemy tam działa, także to jest taka horrendalna rzecz. WG dało temu czołgowi klasę czołgu ciężkiego. Według mnie gra się tym bardziej jak jakimś TD-kiem. Także pancerza tutaj nie mamy, no i to jest główny problem też. Prędkość maksymalna 30, także dosyć wolno, ale rozpędzamy się do tej prędkości dosyć szybko, więc to jest taki delikatny plus. Obracamy się też dosyć znośnie, wieża oczywiście bardzo wolno, jak to na czołg z działem 150 mm. No i to w zasadzie tyle, przejdźmy do bitew, a w zasadzie jeszcze może amunicję. No to amunicję starajcie się raczej sobie ustawić tak po połowie, bo
No i tak tego nie wystrzelacie, bo tu mamy 20 sekund przeładowania, ale powiedzmy, że to będzie taki optymalny zestaw. A jeśli chodzi o tutaj materiały eksploatacyjne, no to pamiętajcie o turbosprężarce, bo się przydaje bardzo, jak jakieś przemieszczanie się szybkie, bo tym czołgiem trzeba grać bardzo, ale to bardzo specyficznie. Dobra, przez przypadek wziąłem sobie tutaj bitwę punktowaną, więc to będzie też troszkę delikatnie inna bitwa z innymi przeciwnikami, ale no zobaczymy właśnie, jak on sobie tak poradzi. Później zagramy oczywiście jeszcze bitwę zwykłą, żeby to pokazać właśnie w zwykłych tych bitwach losowych, randomowych, tak o. 142, to jest. Zobaczcie sobie ogólnie na kółko celownicze, jak ono się kurczy. To jest śmieszne bardzo. Tego. A mamy cały czas spota, no to tak też można mieć, widzicie. Ja byłem pewny, że tego spota już nie mamy. No i sobie wyjeżdżam na pewniaka tak naprawdę, a pewnie ten Carnarvon trzyma nas na takim swego... No tak. No i tak wygląda ogólnie blind shotowanie, takie strzelanie z łokcia w czołgach. Nie, no myślałem, że on będzie tam wystawał gdziekolwiek. Jednak nie. Czy ja mam nadal spota? Wydaje mi się, że tak. No. Chyba lepszą opcją byłoby po prostu zjechanie na tego czarnowrona całego. E75TS pojechał sobie tam na drugą stronę. Bardzo dziwnie. Oj tak, 990. No i w końcu coś siadło, Boże. Jednak pamiętajcie, że ten czołg ma tylko 860 alfy, to takie strzały to nie będzie codzienność. Tutaj bardzo często siadają strzały za 600 na przykład, a to są już uszkodzenia takie bardzo małe nawet, bym powiedział, jeśli chodzi o 20 sekund czasu przeładowania na tierze 8, więc trzeba na to zwrócić uwagę. No i uważać na to, kurczę, bo to jest taka rzecz, która jednak... Oj, niestety. Wydawało mi się, że będę mógł go przebić w tamtym miejscu, ale no nie. Także to nic, zajmę sobie bazę. Ten E75TS tutaj puszuje bardzo mocno. Patrzcie, tutaj podnoszenie działa właśnie, jak wygląda w tym czołgu. A. No, że ten chłop zginie, to się nie spodziewałem, tak szczerze. No i teraz co my jesteśmy, to bardzo, bardzo... O, podnoszenie działa, mówiłem. No, tak to właśnie wygląda. O, kaliban drugi też nas nie trafił. Bardzo przyjemnie. No, podnoszenie działa. No, nie spodziewalibyście się nigdy, że czołgu będzie brakowało podnoszenia działa, nawet żeby strzelić się no, w cokolwiek. To jest 9 tylko stopni, więc praktycznie nic. Przejdźmy do bitwy kolejnej, już zwykłej wtedy. Kurczę, losowanie mamy naprawdę bardzo fajne. Chciałem wam pokazać ten czołg na dziewiątkach, ale no... Ewidentnie mi się to nie uda niestety, może i stety, bo sobie zrobimy może jakiś fajny wynik. Jest to moja pierwsza bitwa na tym czołgu, taka zwykła, więc no te drużyny pewnie będą dosyć słabe, jak to zazwyczaj jest właśnie przy tych pierwszych bitwach, jeśli się gra bez plutonu. Więc zobaczymy, no większość tych czołgów, no w sumie to wszystkie powinienem przebić z hasha, mając te tam 180 penetracji, no może te 32 będzie troszkę gorzej, ale tak z góry wydaje mi się, że szłoby to przebić. No zobaczymy jeszcze, jak ta moja drużyna będzie tutaj starała się mnie coverować. Mam bardzo duże chęci, grając tym czołgiem po prostu sobie. Nie no, mam bardzo duże chęci grając tym czołgiem. Oho, on w ogóle załogi nie ma, ten gościu w jachu. Mam bardzo duże chęci kampić tym czołgiem, nie mam ochoty nim w ogóle jakkolwiek, nie wiem, puszować, czy tam coś tam starać się jakieś... O, tutaj sobie
306, potężny hers z kalibru 150 cm, nie jest tak? 150. O nie, no chłopie, ale ty chyba sobie jaja robisz w tym momencie. Celujemy. O cholera, siadło. Ale widzieliście tą prędkość pocisku? Śmieszne bardzo to jest, jak te pociski lecą. Dwa lata, dosłownie ten T-49 mógł się ustawić dwa razy, przejechać się dookoła tej góry i tak by... O, 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 tak, 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 tak. O, jest, dobrze. No to są takie sytuacje, kiedy możemy sobie bezpiecznie wychylać się i strzelać właśnie w taki sposób, nie jesteśmy narażeni na ostrzał taki wtórny, to naprawdę ten czołg będzie nam oddawał. Ale to każdy czołg tak naprawdę będzie oddawał w takich sytuacjach, nie to, że to tylko... O, tak, 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 tak. O Boże. Hyrule siadł. Boże, tak samo jak mój głos siada w tym momencie, przepraszam was za to. Ale 1041, o cholera jasna. No to to jest coś potężnego. Dobra, ale celujemy teraz w tego gagatka. 923. No i jak na złość chciałem pokazać, że ten czołg nie jest aż taki dobry, a widzicie, udała się bitwa bardzo dobra. Ale to jest dlatego, że mamy tutaj pierwszą bitwę, więc te drużyny nie będą jakieś wybitne. Trzeba o tym pamiętać, bo w większości pierwszych bitew właśnie tak to wygląda, że te drużyny nie są zbyt ogarnięte. No i bardzo dużo bitew już mi się w życiu trafiło zagrać takich, że właśnie miałem M-ki na tych pierwszych bitwach, więc no musimy o tym pamiętać. 836, tak? Czy 813? Prawie 4700. No wynik fajny, ale no kurczę. To jest, widzicie, to jest taki czołg bardzo sytuacyjny. Jeśli mamy dobrą drużynę, dobre losowanie, to idzie zrobić taki damage. A jeśli by nas tutaj rzuciło na dziewiątki i te dziewiątki by podjechały na tą górę, to uwierzcie mi, że ja bym nic nie zrobił z tą prędkością pocisków. Nic bym nie zrobił z tym czasem celowania, z tym rzutem. To są właśnie takie niuanse, które decydują o tym. I tak podsumowując ten czołg, uważam, że jest on bardzo zależny od drużyny. Od losowania też, czy jest na topie, czy nie jest na topie. No i od tego jak zagra przeciwnik, tak? Że, bo jeśli wyjedziemy komuś na tak na przysłowiową mordę, to no nic niestety nie uda nam się zrobić, a w dobrych sytuacjach oczywiście, no ale to każdy czołg tak naprawdę w dobrych sytuacjach będzie dawał sobie radę. Mam nadzieję, że WG troszkę podziała z tym czołgiem, bo aktualnie wydaje mi się, że on nie leży jakby w samej mecie, czyli ten czołg no, nie jest raczej takim stricte czołgiem bardzo dobrym do grania, który jest dobry pod aktualny matchmaking, pod aktualne czołgi, które są na tych tierach, na 8, na 9. No i nie może też, jakby wiecie, KW2 może sobie one-shotować czołgi i tak dalej na tym, dlatego uważam, że to porównanie do tego KW2 jest troszkę takie no niepoprawne, ponieważ no tutaj strzelimy za 860, czasami widzieliście tam jak Hyrule szedł to za ponad 1000. Oczywiście fajne to jest na 8 tierze, ale płacimy za to bardzo dużym czasem przeładowania, rozrzutem, wszystkim tak naprawdę, żeby raz gdzieś tam na 3 bitwy strzelić coś, jeśli tak RNG powie, że mamy coś tam trafić, więc tak. To był Kaliban. Powiedzcie mi, czy macie na niego, macie go w garażu, czy może czekacie, aż wyjdzie w takiej bezpośredniej ofercie, troszkę taniej, no bo tutaj mamy tą ofertę, czy może tutaj jej nawet nie ma. Tak, tutaj jej nie ma, ale normalnie tam go można kupić za 600 zł chyba, więc no to jest za dużo, zdecydowanie. Ja Kalibana dostałem w 6 skrzynce, tak Ima mnie zaintrygował, bo powiedział, że dostał właśnie w 6 skrzynce swojego Kalibana, ja otworzyłem 5, dokupiłem jeszcze jedną, no i wyleciał z tej 6, także 6 skrzynka magiczna, potwierdzam najbardziej. Dobra, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dołączcie też do Discorda, link macie w opisie. Zostawcie też subskrypcję, będzie mi bardzo miło. No i udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. A ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie.
Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Życzę miłego dnia i do następnego. Cześć.